Ja lecę, że będziemy testować te szelki i batoniki Milka. Zaczynamy od takiego musu. Mamy jeszcze 4 pudingi. Widać tu, że jest taki bardziej jak ciasto. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. O, tak to wygląda. Jeszcze pokażę na łyżeczce. I próbujemy. Smakuje bardzo dobrze. Czuć kakao. Nawet mocno. Smakuje jak czekoladowa pianka. Idealnie odpływa się w ustach. I jest bardzo delikatna. Kolejnym deserkiem jest czekoladowy pudding. Widać, że jest płynny. O, tak wygląda. Próbujemy. Smakuje mocnym kakaoem. To po prostu jest czekoladowy pudding. Jest bardzo smaczny. Jednak poprzedni mi bardziej smakował. Następny to jest karmelowy, mój ulubiony. Uwielbiam. Dobra. Czuć mega mocno karmel. Konsystencja ta sama jak w poprzednim. Jest bardzo smaczny. Przechodzimy do następnego. Teraz próbuję. Zamknij oczy. Poczekaj. Zakręć. Los zdecyduje. Biorę ten. Wybrałem takie szoko zozy. Przetłumaczając. Czekoladowy sos. Przetłumaczając czekoladowy sos. Konsystencja taka sama. I próbujemy. Smakuje jak drugi. Poproszę drugi. Mamy tu ten drugi. Smakuje prawie identycznie. A kamerzystka powiedziała, że ten jest bardziej słodszy. Już mam ostatni pudding. Orzechowy, hazelnus. Otwieramy. Czuć orzecha, tak słabo. Czuć mocno czekolady. Konsystencja jest taka sama jak w poprzednich puddingach. Dla mnie najlepszy pudding to jest karmelowy. Jest na pierwszym miejscu. Teraz będziemy testować jogurty. Pierwszy jogurt to jest jogurt kremowy z czekoladowymi kulkami. I testujemy. Tak to wygląda. I próbujemy.
W jogurcie cukier. Myślałem, że nie będzie cukru, ale się zawiodłem. Kulki są słodkie, więc jogurt już nie powinien być słodki. Próbujemy kulki. Cukry są mocno pokryte czekoladą i są wypełnione. I na pewno jest tam cukier. Teraz jem mieszane. Ta mieszanka jest bardzo dobra, czuć intensywniejszy smak kulek się robi. Już nie czuć tego cukru w jogurcie. The best. Przechodzimy dalej. Znowu robimy losowanie. Wybieram ten. Ten wybieram. I wybrałem Schoko Nuss Waffel und Joghurt fein gesüßt. Przetłumaczając, to znaczy czekoladowe, orzechowe wafelki w delikatnie słodzonym jogurcie. Tak to wygląda. Kosztujemy jogurt. Cuci jest mocniej cukier. Mocno pocukrony. Pocukrowane. Kosztujemy czekoladowo-orzechowe wafelki. Tak wyglądają te wafelki. Smakuje jak wafelek, który jest pokryty czekoladą. Teraz skosztujemy mieszankę. Zawsze te mieszanki są lepsze. Przechodzimy do ostatniego deserka. To jest waniliowy jogurt z czekoladowymi drażetkami. Próbujemy, czy jest tak samo słodki. Też jest słodki. Teraz jest słodki. Ale tu czuć wanilię. Tak odrobinę, ale czuć. Próbujemy teraz czekoladowe drożdże. O, tak wyglądają. Smakuje jak zwykła drożdża czekoladowa. Spróbujemy teraz mieszankę. I znowu w tym przypadku mieszanka jest lepsza. Podsumowując jogurty, najlepszy jogurt to był jogurt z wafelkami. Przechodzimy już do ostatniego produktu. Mam tu takie Choco Snake. Jeszcze nigdy ich nie jadłem, dopiero ostatnio zauważyłem. I próbujemy. W opakowaniu jest 6 sztuk batoników. Mam już otwarte i kosztujemy. Czuć czekoladę. Czuć w środku taką piankę. To mleczne jest taka pianka, taka the best. Bardzo mi smakuje. Normalnie rozpływa się w ustach. Bardzo dobre są te batoniki, bardzo polecam. Nie wiem tylko, czy są dostępne w Polsce. Jak będę, to popatrzę. To by było już na tyle. Ja się z wami żegnam. Zasubskrybujcie, zalekujcie, wpadnijcie na inny odcinek i na razie.